Bezpieczeństwo, może maseczkę sobie założyć. Proszę Państwa, miło mi Was wszystkie dzisiaj powitać na 16 sesji Rady Gminy Dmosin i na podstawie ustawy o samorządzie gminnym otwieram 16 sesję Rady Gminy Dmosin. Spotykamy się w szczególnych okolicznościach. Musimy sesję przeprowadzić sprawnie, żebyśmy za długo sobą nie przebywali. Przystępujemy teraz do kolejnego punktu dzisiejszej sesji. Stwierdzenie prawomocności 16 sesji Rady Gminy Dmosin. Czy wszyscy się już zdążyli zalogować? Ja może usiądę sobie, nie będę. Jeszcze jeden numer, bo mamy 14 radnych. 14. Dwóch? Nie ma dwóch? Dobrze. Czyli zgodnie z listą obecności i tutaj co mi się wyświetla na monitorze, w dzisiejszej sesji uczestniczy 13 radnych, czyli mamy odpowiednie kworum do wprowadzenia prawomocnych uchwał. Sprawozdanie, przedstawienie proponowanego porządku 16 sesji Rady Gminy Dmosin. Czy wszyscy radni zapoznali się z dzisiejszym porządkiem? Czy są jakieś propozycje zmian do tego porządku? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do kolejnych punktów. Na dzisiejszej sesji miały być sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz sprawozdanie z działalności Rady Gminy i sprawozdanie z działalności poszczególnych komisji. Z tego względu, że wszyscy radni otrzymali sprawozdania, każdy się zapoznał, myślę, że nie ma sensu w tej chwili tych sprawozdań tutaj czytać, bo byśmy siedzieli dość długo, jak również sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dmosinie też już wcześniej zostało przekazane do Biura Rady Gminy i się z tym zapoznaliśmy, a też to sprawozdanie będzie po prostu do dyspozycji wszystkich radnych. I na komisji, które były wcześniej, też to sprawozdanie już było częściowo omawiane. Także myślę, że nie będziemy się tutaj nad tymi sprawozdaniami za długo zatrzymywać i przechodzimy do kolejnego punktu. Kolejnym punktem jest przedstawienie propozycji podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Dmosin i Komisji Rady Gminy Dmosin na 2020 rok. Ja teraz poproszę poszczególnych przewodniczących o przedstawienie tych planów pracy na następny 2020 rok. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Koordynacji Prac Organów Rady Gminy. Nie, zacznę od tego później. To jest to nie. Komisja Ochrony Zdrowia, Oświaty, Kultury, Przestrzegania Prawa i Porządku. Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Mogę tak. Na siedząco? Może Pan. Plan pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Oświaty, Kultury, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego na 2020 rok. W pierwszym kwartale są następujące plany. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Mosinie w 2019 roku. To już było. I przedstawiała to Pani Kierownik Gminy Biblioteki Publicznej. Informacja z działalności GOPS-u za 2019 również było. Na komisjach przedstawiała Pani Kierownik GOPS-u. Informacja z realizacji programu wspierania rodziny. Nie? Przedstawia Pani Kierownik GOPS-u. W drugim kwartale mamy następujące. Informacja z wykonania budżetu gminy Dmosin za 2019 rok. Przedstawia wójt gminy Dmosin. Informacja z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2019 rok. Przewodniczący Komisji Gminnej. Punkt trzeci. Informacja z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019 rok. Również przewodniczący komisji. Punkt czwarty. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Dmosin z organizacjami pozarządowymi. Kierownik gminnego ośrodka pomocy. W trzecim kwartale na następujące tematy. Informacja z wykonania
problem i punkt naszego spotkania wójt gminy Kłodzin. W drugim punkcie ocena przygotowania szkół do rozpoczęcia roku 2020-2021. Jest taki program, jest taki plan, ale on będzie realizowany trudno dyrektora szkół. W punkcie pierwszym 4 kwartału jest opinia w sprawie budżetu gminy Gmosin na 2021 rok. Komisja Rady Gminy przedstawia sprawozdanie z prac komisji za 2020 rok, przewodniczący komisji i plany pracy komisji na 2021 rok, przewodniczący komisji rady. Uwaga, komisja zastrzega sobie prawo zmiany terminów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę panią przewodniczącą komisji rewizyjnej. Pana siedząca? Tak, tak, proszę bardzo. Deklaracja komisji rewizyjnej na 2020 rok. Kontrola weryfikacji należności z tytułu podatków i opłat bankowych. Kontrola zamówień publicznych. Kontrola należności i zobowiązań. Kontrola udzielania pomocy dla podopiecznych GOPS. Kontrola wydatków na inwestycje gminne. Kontrola wydatków na gospodarkę wodno-ściekową, kontrola wykonania budżetu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych za 2019 rok, analiza prawidłowości realizacji ustawy o gospodarce odpadami, materiał przygotowuje wójt gminy. I drugie półrocze, kontrola realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 i czwartek, opinia w sprawie projektu budżetu gminy za 2021 rok. Materiał przygotowuje wójt gminy. Sprawozdanie z pracy komisji za 2020 rok. Materiał przygotowuje przewodnicząca komisji. I opracowanie planu pracy komisji na 2021 rok. Materiał przygotowuje Komisja Rady Gminy. Komisja zastrzega sobie prawo zmiany terminów tematów posiedzenia komisji. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rzemiosła, Usługi Ochrony Środowiska. Dziękuję panie przewodniczący. Plan pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła, Usługi Ochrony Środowiska na 2020 rok. Mam następujące tematy. Kwartale pierwszy. Informacja o realizacji ustawy o gospodarce odpadami. I w punkcie drugim mamy informację dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej. Materiały tutaj do tych tematów przygotowuję w Gminie Gmosin. W drugim kwartale, w punkcie pierwszym mamy informacja z wykonania budżetu Gminy Gmosin za 2019 rok. W punkcie drugim informacja o stanie mienia komunalnego. W punkcie trzecim informacja o stanie dróg gminnych. I tutaj w tych trzech punktach materiały przygotowuje również wójt gminy Gmosin. W kwartale trzecim mamy w punkcie pierwszym informacja o realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku. I również tutaj materiały przygotowuje wójt gminy Gmosin. W kwartale czwartym mamy trzy punkty. W punkcie pierwszym opinia w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 rok i tutaj materiały przygotowuje Komisja Rady Gminy. W punkcie drugim mamy sprawozdanie z pracy komisji za 2020 rok i tutaj materiały przygotowuje przewodniczący komisji. W punkcie trzecim mamy opracowanie planu pracy komisji na 2021 rok i tutaj materiały przygotowuje Komisja Rady Gminy. W uwagach komisja zastrzega sobie prawo zmiany tematów i terminów posiedzeń. Dziękuję bardzo. Z uwagi, że plan pracy całej Rady Gminy i Komisji Koordynacyjnej jest taki sam jak pozostałych komisji, więc pozwólcie, że nie będę go odczytywała, bo już te wszystkie punkty były przedstawione i przekazane. Bardzo proszę o przedstawienie uchwały dotyczącej Funduszu Sołeckiego panią Wójt. Uchwała w projekcie uchwały została przygotowana także z Państwem.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do tych projektów uchwał? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do kolejnego punktu, czyli do podjęcia uchwał. Uchwała nr 16/111/20 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Dmosin i Komisji Rady Gminy Dmosin na 2020 rok. Na podstawie przepisów zawartych w stopce prawnej Rada Gminy Dmosin uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy Dmosin na 2020 rok stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Przyjmuje się plan pracy Komisji do spraw koordynacji prac organów Rady Gminy i budżetu Rady Gminy Dmosin na 2020 rok stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. Paragraf trzeci. Przyjmuje się plan pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Oświaty, Kultury, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Dmosin na 2020 rok stanowiący załącznik nr 3 do uchwały. Paragraf 4. Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dmosin na 2020 rok stanowiący załącznik nr 4 do uchwały. Paragraf 5. Przyjmuje się plan pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła, Usług i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dmosin na 2020 rok stanowiący załącznik nr 5 do uchwały. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 16/112/2020 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie wyodrębnienia w 2021 roku w budżecie Gminy Dmosin środków na Fundusz Sołecki. Na podstawie przepisów Rada Gminy Dmosin uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w 2021 roku w budżecie Gminy Dmosin środków na Fundusz Sołecki. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Dmosin. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w tym brzmieniu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Następny punkt. Interpelacje radnych, wolne wnioski, zapytania. Czy mamy jeszcze jakieś pytania odnośnie prac? Jeżeli nie ma, dziękuję Państwu bardzo za dzisiejszą sesję. Sesja była krótka, ale też czas jest szczególny i zamykam 16. sesję Rady Gminy Dmosin. Bardzo proszę jeszcze